Apetyt rośnie w miarę jedzenia i jak moim marzeniem był samolot z Kobi, tak mam. Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście nie apetyt na wojnę, absolutnie nie, a apetyt na dobre klocki, dobre zestawy i dobre samoloty. No bo przecież po to jest ten kanał, żeby szukać dobrych klocków. Żeby sprawdzać, czy Kobi są dobre, to już dawno ten czas minął, bo wiemy, że są fenomenalne. A z każdym zestawem coraz bardziej rośnie mi apetyt. Jednocześnie z każdym zestawem coraz bardziej utwierdzam się, że kurczę, jest coraz więcej rzeczy, które widzę, że Lego powinno się uczyć od Kobi. I właściwie już nie ma czegoś takiego jak odwrotnie. Oczywiście są tu pewne mankamenty, ale są to mankamenty, które bardziej nie pasują mi personalnie, ale o tym też zaraz, moi drodzy, bo z czym się tu dziś spotykamy? Sobwith Camel F1. Jest to samolot, który służył Anglikom. Latał on w latach 1917-1920. Mogła się z nim zmieścić jedna osoba, tu akurat jedna minifigurka. Rozpiętość skrzydeł to aż 8,5 metra i naprawdę to, moi drodzy, tutaj widać zdecydowanie. Szybkość, jaką mógł osiągnąć, to nawet 180 km na godzinę, czyli prawie jak ja jadąc nad morze. Nie, żart. Ja jeżdżę odpowiedzialnie 120, bo jeżdżę z pieskami i z narzeczoną, więc trzeba jeździć odpowiedzialnie. No i miało przede wszystkim tutaj dwa działeczka z przodu, a zasięg jego lotu to około 500 km, czyli tak nie do końca. No do Gdańska bym, dobra, powiedzmy, doleciał. Oczywiście nie jestem tutaj jakimś magistrem militarystyki, wyczytałem to wszystko z instrukcji, która tutaj również jest bardzo dobra. To jest znaczek, że możemy rzucać tym samolotem tak góra, dół, ten? Nie, no chyba nie. Instrukcja jak zwykle czytelna, pokazująca nam, które elementy dokładnie tylko i wyłącznie w tym kroku mamy tutaj sobie poczynić. Oczywiście spis klocków, czyli nowość w Kobi, która jest fenomenalna. No i pokazówka innych. Kurczę, oni potrafią zrobić smaka, a później pokazać inne, które teraz trzeba kupić. I teraz chyba po pierwszym samolocie moim marzeniem będzie samolot z II wojny światowej. Co myślicie chociażby o tym Focke-Wulfie? Ale potem pewnie wejdzie, kurczę, jakiś duży statek do sfery marzeń. Ach, to Kobi po prostu umie zrobić smaka. A może po tym płatowcu taki, czerwony Baron. To jest trzy płatowy znowu, ojej. Dobra, przejdźmy jednak do recenzji tego zestawu, bo przecież po to tu przyszliśmy. Zacznijmy od tego, że od budowy dokładniej, że przede wszystkim czułem dużą różnicę między budowaniem czołgu, a budowaniem tego. Czołg jednak był konstrukcją mocno zbitą, mocno plejtowaną. Tutaj natomiast, no tutaj już zdecydowanie ten model jest po prostu inny. Jest on lżejszy, jeżeli mogę tak powiedzieć, bardziej delikatny, to też na pewno. I jeden z was, z moich fanów, napisał mi tu w poprzednim filmie w komentarzach, że Kobi jest takim trochę połączeniem między klockami a modelarstwem. I kurczę, naprawdę tutaj to dostrzegłem, bo naprawdę wiele było tutaj takich elementów, że trzeba było zrobić precyzyjnie, niesamowicie wręcz, o, na przykład tutaj te elementy powciskać tutaj, to jest jedno. Czy tak jak tutaj to działko też wcisnąć w małe dziurki. No wiele było takich elementów, gdzie naprawdę czułem się, jakby to był ten właśnie model składany, który gdzieś tam sobie delikatnie, nawet jakimiś szczypczykami gdzieś składam. I to jest faktycznie racja. Budowało się to jednak, mówię, zupełnie inaczej, zdecydowanie trudniej niż czołg. Trudniej, rozumiem, przez to, że pięciolatkowi zdecydowanie tej budowy bym nie powierzył. Pytanie tylko, czy ktoś kupuje takie modele pięciolatkom? Bardzo wątpię, bo tak jak mówię, nawet mi, staremu facetowi, niektóre rzeczy tutaj nie przychodziły aż tak łatwo. Więc trzeba to też brać pod uwagę. A natomiast doceniam tutaj faktycznie ten kunszt, bo myślę, że i fani modelarstwa się tu odnajdą, i fani klocków zdecydowanie jak najbardziej tutaj też się odnajdą. Co jest fenomenalne absolutnie, to już mówiłem nieraz i będę powtarzał, to wszystko to są nadruki. Lego i inne firmy, patrzcie i się uczcie i nie gadajcie, że się nie da. Tutaj również jest to łączone z trzech elementów, ale jest to nadruk tutaj i też z przebitą jeszcze strzałą. No wszystko naprawdę fenomenalnie nadrukowane, dobre jakościowo. Mówię i to bez gadki, że tutaj jakaś technologia nas ogranicza. Dużymi elementami faktycznie jest ten i ten i oczywiście tu ten ogon, natomiast tutaj całe skrzydła to już jest, jak zresztą widać doskonale, budowane z plejtów i tajli. Oczywiście to teraz doskonale, myślę, widać. Nie jestem, tak jak już mówiłem na wstępie, fanem wszystkich elementów Kobi. No niestety. Ale są elementy, które mi się nie podobają, chociażby tak jak tutaj te. Są takie stricte nieklockowe elementy. Chociaż tu faktycznie jest ich wyjątkowo mało, ale trochę ich tu faktycznie jest. Jeżeli miałbym wymienić jedną rzecz, która tak faktycznie mnie tu razi i faktycznie mnie w tym zestawie boli, niestety taka istnieje. Może zrobiłem coś źle. Jeżeli jesteście magistrami Kobi, napiszcie mi, ale ten element się, kurczę, nie trzyma.
ma w żaden większy sposób. Oczywiście, jak go tu dociśniemy, to jest ok, ale wystarczy go lekko trypnąć i on odpada. Boli mnie to zdecydowanie, no bo kurczę, ja często jak nim teraz latam, się bawię, to jednak to zahaczam i to mi odpada. Czy ja coś zrobiłem źle? Napiszcie mi koniecznie. Natomiast a propos nadruków, zapomniałem wspomnieć, spójrzcie, bo nadruk na takim elemencie to jest jedno, ale tutaj nawet mamy element zielony i nie, to nie jest osobny 2x2. On tutaj jest szóstkowy i przechodzi nam automatycznie w ten inny kolor. Naprawdę. Jeszcze łączenie kolorów, a nie tylko nadruki na całych klockach. Ale to tak samo w sumie jest łączenie kolorów. Zastanawiamy, ta stópka, one nie miały tu kółka? No najwyraźniej nie, bo Kobe oczywiście robi to dobrze, ale on lądując faktycznie musiał tutaj tym haratać. No kurczę, musiał ładnie ryć, prawda, ten teren, na którym lądował. O widzicie, cały czas mi to niestety odpada. Śmigło kręci się pięknie, kółka kręcą się pięknie, także tutaj żadnych zarzutów nie mam. Jeżeli chodzi o jeszcze ruchome elementy, to prócz kółek i śmigła mamy tutaj jeszcze ruchome, o, oto te płaty, które no powodują, wiadomo, że on skręca i tak dalej, przy czym one oczywiście bardziej do góry niż w dół. W dół mogą się tylko wziąć minimalnie, ale tak chyba też jest w rzeczywistości, prawda? Czy się mylę? Nie powiem, teraz chcecie zobaczyć samą figurkę i te działka, bo naprawdę wygląda to ok. Do figurki nie ma tak łatwego dostępu i również często ją wyjmując, no właśnie, wysadzam sobie te działka. Te działka, które kurczę, śmiało już widzę, gdyby to był jakiś, no akurat Rambo był amerykański, ale nie wiem, kto był angielski. James Bond, nie? James Bond z czasów wojny światowej wychodzi ze szczelnego samolotu, chyta i tu, 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 tu. No na relaksie to widzę, na spokojnie, jakby luzik, nie? Wygląda to tak, jest to złączone, żeby było ciekawiej, z dwóch broniek. Również jest takie średnio klockowe, ale wybaczam. Złączone jest to, uda mi się teraz to pokazać? Chyba już nie, bo za bardzo tutaj weszło. No, mamy tutaj po prostu klocka z tak zwanym jumperem na środku i to zostało w ten sposób połączone. Wyglądają one naprawdę ok i śmiało widzę, że je wymontujemy i montujemy gdzieś indziej i jakby spoko. Natomiast nie chcę sobie wyobrazić, jak to musiało być ciężko, jak tylko musiał i latać sam, i strzelać sam. A pierwsza wojna to była... Jeżeli mogę powiedzieć, ciekawa, oczywiście była nieciekawa, a samoloty na niej były, można powiedzieć, trochę tajną bronią, której nie do końca wszyscy się spodziewali, zupełnie jak broń chemiczna. Typek wyglądał tak, co bardzo ciekawe, on również ma te zdejmowalne buty, co już mówiłem w poprzedniej recenzji trzech figurek. Bardzo dobrze odwzorowany tors, spójrzcie, jak tutaj wszystko pięknie po prostu wygląda. Czy można chcieć czegoś więcej? Może trochę powoli nadruków z tyłu w drugie Kobe. Skoro dajecie radę drukować na czym się da, to nadruki z tyłu chyba też powoli powinny zacząć się, uważam, pojawiać. Tors tutaj zginalny, główka jeszcze taka i te gogle u góry. I tak jak mówiłem, mam trochę problem jedynie z faktycznie jego wkładaniem do środka, do kokpitu, który oczywiście też wam pokażę. Mamy tutaj bowiem, nie wiem, czy to widać w tym moim studiu, jedną manetkę i fotel ciasno. No zupełnie jak w rzeczywistości. Pochwalić również chciałbym, bo to właśnie też a propos modelarstwa, jest na przykład to, że jak włączyłem tutaj ten klocek brązowy, to go tutaj, jak widzicie, takie są dwa cypcyki tutaj wciśnięte. Docisłem tym, to docisło to i właśnie to jest to modelarstwo, o którym tu napomkiwuję. No i teraz czekajcie, muszę włożyć sobie figurkę do środeczka, a to będzie trochę zabawy, w sensie sama figurka to pali. Licho, ale niestety tutaj to działko, które musimy gdzieś tutaj, jak widzicie, wciskać i się chwilę pobawić. A nie, poszło znacznie szybciej niż myślałem teraz faktycznie. No i moi drodzy, co tu dużo gadać. Myślę, że bardziej moją bajką zdecydowanie będą samoloty drugowojenne niż takie płatowce, ale ten po pierwsze 180 elementów, cena była też oczywiście jak najbardziej atrakcyjna, atrakcyjniejsza niż samolotów z dwukrotnością tego, a ja po prostu jednocześnie przekonałem się, że te samoloty są spoko. Dobrze się tym bawi, jest to wszystko zbudowane solidnie. Przypuszczam, nie no dobra, może mnie rzucił, bo by się rozpadło faktycznie ze względu na kilka tutaj elementów takich, ale zdecydowanie nie jest to na tyle fajne, że wyobrażam sobie godziny zabawy, dodatkowo może to pięknie stać też na półce, była też taka fajna plakietka gdzieś mi, kurczę, teraz się zapodziała z nazwą, więc i dla kolekcjonerów na półkę, i dla osób, które chcą się bawić, albo dla takich, które chcą trochę tak jak najbardziej, świetny naprawdę samolot, no i chyba teraz apetyt jest na jakiś samolot drugowojenny. Co sądzicie, moi drodzy, co sądzicie? Kontynuować te komiksy, czy nie? Piszcie oczywiście w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć kolejne w recenzjach, piszcie koniecznie w komentarzach, bo urósł mi na tyle apetyt, jak widzicie, hamulce popuściły. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że wam też hamulce popuściły w kwestii dawania mi subów i lajków i wszystkiego, co się da. Pamiętajcie, że to przecież jest ważne. Dzięki, że byliście. Bye!